nie ruszyły. Tradycyjne hasło pana Rysia w takim wypadku: wolniej i na prowadzeniu czwórka. Hello Bill. Hello Bill. Tuż koło niego Forever Cool na trzeciej pozycji Grinder. A w odstępie historia Pawelce. Bardzo szeroko Hello Bill. A jak we Francji w dwóch rzędach się ustawiły. Ciekawie. Przy wewnętrznej Forever Cool. Przepraszam. Forever Cool, tak, przy wewnętrznej na prowadzeniu, zanim Grinder tam od pola. Hello Bill jest. No, stawka cały czas dość mocno zgrupowana. Forever Cool przy wewnętrznej, wciąż na prowadzeniu. A teraz proszę, historia Pawelce. Poprawia to, że klacz zdążyła. Mając taką stratę i jest już w czubie, no to oznacza, że tempo nie jest jakieś imponujące, delikatnie mówiąc. Tutaj cały czas nic się nie zmienia. Forever Cool i Hello Bill. Forever Cool, Hello Bill, dwie niewiasty. Trzecim kołem historia Pawelce. Forever Cool, Hello Bill, przy wewnętrznej Grinder, historia Pawelce, szeroko także Enzo Dupont, szeroko również Mara Dukrain. W połowie zakrętu Forever Cool na prowadzeniu. Forever Cool, Hello Bill, Grinder i historia Pawelce. Ale tam ciasno, bardzo ciasno, wszystkie razem. Troszeczkę odstaje teraz Adol de Brion. I za moment pojawią się na prostej finiszowej. Mesto Quantum przyspieszył. On tam na trzeciego. I są już na prostej finiszowej. Ależ bardzo dobrze kanat dostała Chmara Dukrain. Chmara Dukrain, Grinder, Chmara Dukrain, Grinder, Forever Cool, całą ławą, ale na prowadzeniu Chmara Dukrain. Chmara Dukrain, Hello Bill z pola atakuje. Chmara Dukrain, Hello Bill i jeszcze Enzo Dupont. Także włącza się Mesto Quantum do rywalizacji. Oj, tutaj zacięta walka będzie. Chmara Dukrain finiszuje, Enzo Dupont finiszuje, Hello Bill i wygrywa Hello Bill na drugim miejscu. Enzo Dupont. A więc Hello Bill i pani trener Magdalena Königsmann zwycięzcami gonitwy dziewiątej.